Dzień dobry subskrybentom, dzień dobry Państwu. Dzisiaj audycja będzie dotyczyć wielkiego biznesu świadków Jehowy. Dlaczego mówię wielkiego biznesu? Już Państwu przedstawiam dokument z gazety Wielka sprawa świadków Jehowy między bronią a tajnymi funduszami. Jak orientujecie się Państwo na tej ilustracji, na tym zdjęciu, jest Watchtower, ówczesny Watchtower na Brooklynie. Obecnie wiemy, że przenieśli się do Warwick. Z tym wiąże się również informacja, jeśli chodzi o tą ilustrację, którą widzieli Państwo, jeszcze raz popatrzcie, to są budynki Watchtower i na górze jest taki napis Watchtower. To jest oczywiście tłumaczenie. Kubek Strażnica w Sainsbury's w Wielkiej Brytanii, czyli kubek Watchtower. Ja sobie wydrukowałem oczywiście, będą linki w opisie filmu, więc każdy będzie mógł sobie zweryfikować. Cena takiego kubka 4 funty. Jeden kubek 4 funty. Więc jeśli ktokolwiek będzie mi wmawiał, że korporacja strażnica to jest religia, oczywiście w cudzysłowiu, to z taką osobą nie będę w ogóle dyskutował, a posty, komentarze, jakie będzie udzielał w komentarzach pod audycją, po prostu będę usuwał. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Będę usuwał takie posty, które nic nie wnoszą do omawianego tematu. Oczywiście przetłumaczyłem, znaczy jest przetłumaczony tekst z tej gazety. Będzie również link do tej gazety. I każdy będzie mógł sobie to wydrukować, pokazać swoim kolegom, przyjaciołom. Więc przeczytam oczywiście, bo to są drobne litery, więc ja będę czytał tutaj z tego wydrukowanego dokumentu, z tych informacji. Świadkowie Jehowy, wielki biznes między bronią a tajemniczymi funduszami. 25 marca 2021 przez ROKO, czyli tam te informacje są zawarte. Wielki biznes. Jeszcze raz podkreślę, wielki biznes. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus Chrystus? Jeżeli ktoś jest wierny w małym, to i w dużym będzie wierny, prawda? Czy to się nie tyczy, czy to nie dotyczy korporacji Strażnica? No proszę. Kubek Strażnica w Sainsbury's, Wielka Brytania. Jeszcze raz tutaj pokazuję. To są małe rzeczy, tak? Ba, malutkie rzeczy. To teraz przejdziemy do tych olbrzymich, ogromnych rzeczy, jeśli chodzi o korporację Strażnica. Wielki biznes. Może się wydawać, że Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica Pennsylvania i J.P. Morgan, tutaj już pokazuję, bo to jest oczywiście ta sama gazeta.
Przepraszam. Przepraszam subskrybentów, szanownego państwa, telefon musiałem odebrać. Więc jeszcze raz tutaj pokażę. Tu mam oczywiście wydruk banku JP Morgan, jednego z największych banków światowych na świecie. Oczywiście Rocco to jest gazeta, znaczy gazeta to jest ze strony włoskiej. Tu mam przetłumaczone cały ten artykuł, jeśli chodzi o JP Morgan. Czy JP Morgan ma coś wspólnego ze strażnicą? Oczywiście dalej będę przedstawiał te informacje. Może się nie wydawać, że Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica Pensylwanii i JP Morgan, że nie mają nic ze sobą, że nie mają niby nic ze sobą wspólnego, ale to jest błędne myślenie. Mają ze sobą wiele wspólnego. Pierwsza to instytucja Świadków Jehowy promująca ich ogólnoświatową działalność. Druga to największy światowy bank, JP Morgan. W ten sposób organizacja religijna, edukacyjna, pomocowa i charytatywna inwestuje w fundusz z siedzibą w raju podatkowym i czerpie korzyści z udziałów w firmach sprzedających broń. Według śledztwa przeprowadzonego przez Fanpage, czyli gazetę, która przeszła przez niepublikowane dokumenty. Towarzystwo Strażnica jest organizacją non-profit, założoną w 1884 roku w Stanach Zjednoczonych i której przewodniczy ciało kierownicze składające się z 8 członków, a jej celem jest m.in. publikacja Biblii i innych tekstów religijnych, edukacja, pomoc i działalność charytatywna. Siedziba znajduje się w Warwick w stanie Nowy Jork. A dlaczego przenieśli się do Warwick? Za chwilę się o tym dowiemy. Jak dotąd wszystko jest jasne, ale zapisy księgowe pokazują, że strażnica dokonała inwestycji finansowych w JP Morgan i skorzystała z udziału w firmach sprzedających broń. I nie tylko. Firma ma dochody z funduszu w raju podatkowym generowane przez ogromne zyski ze sprzedaży nieruchomości w Nowym Jorku. Przypominacie sobie kubek? A teraz nieruchomości. Od kubka do nieruchomości. Wszystkie te doskonale legalne działania są w dużej mierze nieznane wiernym. Mnie osobiście były one przez lata nieznane, gdyż nikt nie zwrócił mi uwagi, nie wskazał na te rzeczy, o których ja teraz tutaj państwu przedstawiam. W 2016 roku Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica w Pensylwanii posiadało 10,58% funduszu inwestycyjnego firmy JP Morgan z siedzibą w Nowym Jorku. I nie jest to jedyna inwestycja ciała zakonnego. W rzeczywistości ponad 150 tysięcy dolarów z raju podatkowego jest zdeponowanych na funduszu North Haven Oxford. Lektura strażnicy i Towarzystwa Traktatów w Pensylwanii, model 990 za rok 2015, pokazuje, że zyski z działalności finansowej wyniosły 2 miliony 703 tysiące dolarów. Następnie jest 157 tysięcy 810 dolarów od North Haven Oxford Infrastructure Partners ALP, funduszu Venture Capital zarządzanego przez Morgan Stanley Infrastructure Incorporation. Minimalny udział funduszu wynosi 5 milionów dolarów. North Haven Oxford jest zarejestrowana na Kajmanach, znanym raju podatkowym. Trust
To instytucja prawna, w której osoba, w nawiasie powiernik, zarządza jednym lub kilkoma aktywami powierzonymi mu przez inną osobę w określonym celu. Henrietta M. Riley zostawiłaby po swojej śmierci pokaźną fortunę, z której dochód musi być przeznaczony na utrzymanie strażnicy. Zarządzanie powierzono Commercial Bank, instytucji kredytowej z siedzibą w Detroit. Ja swego czasu sprawdzałem te wszystkie tak zwane, na polskie to wychodzi, PIT-y. I faktycznie Commercial Bank ma siedzibę w Detroit. I tym razem dokumenty księgowe są ważne do zbadania sprawy. W modelu 990 firmy Henrietta M. Riley Trust odnoszącym się do 2015 roku widzimy, że łączne aktywa wyniosły nieco ponad 3 miliony dolarów. W 2015 roku przychody wyniosły 640 319 dolarów, z czego 566 096 dolarów przekazano Towarzystwu Strażnica, jedynemu beneficjentowi Henrietta M. Riley Trust. W 2002 roku wybuchł skandal, ponieważ wśród akcji tworzących trust pojawiła się również nazwa Philip Morris, międzynarodowy koncern tytoniowy. W tym momencie kilku wierzących zaczęło się zastanawiać, jak to możliwe, że chociaż strażnica nie jest właścicielem aktywów trustu, czerpie korzyści z dochodu firmy tytoniowej. W nawiasie, pamiętając, że dla świadków Jehowy palenie jest ciężkim grzechem. Po tej kontrowersji akcje Philip Morris nie pojawiły się już w bilansie 2003 rok, ponieważ zostały sprzedane. I dochodzimy do najtrudniejszego rozdziału. Udziały jednego z największych producentów tytoniu i papierosów na świecie znajdują się w księgach trustu. W aktywach Henrietta M. Riley Trust wyróżniają się takie nazwy finansowe jak Amazon, Facebook, Yahoo, Monsanto, Visa, American Express. A jest ich, zapewniam Państwa, że jest ich o wiele więcej, ale Wy możecie sobie to sprawdzić. Istnieją również firmy zbrojeniowe takie jak Lockheed Martin, Raytheon Company, najważniejszy producent pocisków kierowanych na świecie, oraz Northrop Grumman, amerykański międzynarodowy producent bombowców strategicznych B-2 Spirit. W rozdziale dotyczącym nieruchomości znajdują się rekordowe kolekcje strażnicy wykonane w latach 2014-2018 ze sprzedażą 30 budynków apartamentów na Brooklyn Heights. Sprzedawane pałace obejmują siedzibę zboru w Wielkim Jabłku i drukarnię. A teraz coś wielkiego, jeszcze bardziej wielkiego, o wiele wielkiego. Cytat. Ci, którzy kochają pieniądze, znajdują się w duchowo niebezpiecznej sytuacji, a chciwi nie odziedziczą Królestwa Bożego. Dlatego tacy ludzie nie mogą być starszymi ani sługami pomocniczymi. Czytamy w publikacji z 1990 roku. Krótko mówiąc, nie tyle zgodnie z ich inwestycjami korporacyjnymi. I tu jest oczywiście podany link pod spodem z tej gazety. Więc, szanowni Państwo, szanowni subskrybenci, informacje na dłoni. Pamiętam, jak Pan Jezus powiedział, czy oczywiście z zapisów Biblii, powiedział, że nie ma nic tajemnego, o czym świat nie miałby się dowiedzieć, ani nic tajnego, co by ludzie nie mieli usłyszeć.
Jeszcze raz pokażę tutaj kubek. Tu są dwa kubki, a wiadomo, że jest ich o wiele więcej. Chodzi o co, moi drodzy, szanowni państwo? Chodzi o handel, ale czym? Samym kubkiem? Nie. Chodzi o nazwę, strażnica, logo, Watchtower. A teraz handlują znakiem niebieskiego cielca JWORG. A między tymi literkami sławna kropka. Chcę się tutaj jeszcze odnieść do tego artykułu. Działalność świadków Jehowy między tajnymi rachunkami a funduszami spekulacyjnymi. Oczywiście te dwa artykuły są ze sobą zbieżne. Data ukazania się artykułu w włoskiej gazecie. 14 marzec 2021. Działalność świadków Jehowy. Jeszcze raz pokażę JP Morgan. Tak? Bo tutaj już są bardzo ważne informacje. Między tajnymi rachunkami a funduszami spekulacyjnymi. Gazeta Fanpage ET przeprowadziła dochodzenie w sprawie finansów strażnicy, oficjalnej firmy Świadków Jehowy, ujawniając tajne rachunki i inwestycje w firmy finansowe, przemysł tytoniowy, firmy sprzedające broń, depozyty w rajach podatkowych i dowiemy się, jakie są to te raje podatkowe i gdzie są. I ogromne zyski. Sprzedaż nieruchomości w Nowym Jorku. Tu się dowiemy, za ile zostały te budynki sprzedane. Budynki powstały dzięki pieniądzom i pracy wiernych. Z dokumentów uzyskanych z fanpage wynika, że strażnica posiadała 10%, no około ponad 10%, JP Morgan, największego banku na świecie, za pośrednictwem którego świadkowie Jehowy mieli w swoich portfelach obligacje bankowe, korporacyjne papiery dłużne i certyfikaty depozytowe za 6 miliardów dolarów. Jeszcze raz powtórzę powolutku. 6 miliardów dolarów. Pieniądze w dużej mierze zdeponowane w rajach podatkowych Antigui, Barbudy, Curaçao, Grenady, Hongkongu, China i Szwajcarii. Nie tylko. Jednak z zapisów księgowych wynika, że strażnica była właścicielem funduszu Henrietta M. Riley Trust. Żeby nam się to lepiej zakodowało. Fundusz, który zainwestował również Philip Morris, międzynarodową korporacją tytoniową, skandal, który skłonił wiernych do zastanowienia się, jak to możliwe, że strażnica czerpała korzyści z dochodów firmy tytoniowej, substancji, która poważnie szkodzi zdrowiu. Alkohol też szkodzi zdrowiu. Pamiętacie wszyscy słynnego Anthony Morrisa w supermarkecie, w Trinkhalle, jak to mówią, jak się nazywa po niemiecku hala z alkoholami i tak dalej, z różnymi napojami, Trinkhalle. Ile kupił whisky? 12 butelek, o ile nie więcej, wcześniej. Ale został przyłapany. Za ponad około 800 dolarów. Czyli 6 miliardów dolarów, a tutaj 800 dolców. To tak jakby było 8 groszy. Czyż nie? Udziały jednego z największych producentów tytoniu i papierosów na świecie zniknęły z ksiąg rachunkowych trustu. Ale nadal istnieją udziały w kilku firmach, które są co najmniej wątpliwe. Całkowicie legalne. Pewne. Ale nie do utrzymania dla organizacji religijnej, która zawsze uważał system finansowy za wyraz satanistycznego systemu tego świata. No do jasnej anielki. Szatański świat, a oni 6 miliardów dolarów.
to jest tylko to, co zostało ujawnione, zbadane. A co zresztą? Przecież oni istnieją od 1884 roku, a mamy dzisiaj 2021, 26 marzec. Więc proszę sobie obliczyć lata. Dla przypomnienia podam, że Charles Taze Russell, drugi prezes Towarzystwa Strażnica, bo pierwszym był William Henry Conley, a Russell był skarbnikiem. Po odejściu po 3 latach Conleya, Russell przejmuje schedę po Conleyu. I co okazuje się? Co robi Russell? Ano inwestuje w 1903 roku w fabrykach zbrojeniowych w Niemczech, inwestuje ponad $500,000. No i praktycznie 40 lat te pieniążki tam pracowały. Po śmierci Russella schedę przejmuje Rutherford i dopiero w 1943 roku, kiedy Hitler dostaje baty pod Kurskiem, pod Stalingradem i na całym prawie froncie wschodnim, Rutherford wycofuje aktywa z banków niemieckich, z firm zbrojeniowych w Niemczech, hitlerowskich Niemczech. To taka informacja dodatkowa. Ale wy wszystko możecie to sprawdzić. To wszystko jest w internecie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ niewielu z wiernych, jeśli w ogóle z tych szarych, najmniejszych takich tyciu-tyciu ludków, którzy harują jak woły, jak bizony, harują na 8 członków, oczywiście w cudzysłowie członków, na bossów biznesowych, o, bossowie biznesowi, oni czerpią otwartymi ramionami. 6 miliardów dolarów? O, kurczę. To same odsetki z tych 6 miliardów, co stanowią. Lecz co jest najbardziej kuriozalne, to to, że Strażnica zawsze uważała system finansowy za wyraz satanistycznego systemu tego świata. Czy to się nie kłóci? Czy to nie jest naprawdę ohyda, odrażające? Wszystko nazywać satanistycznym systemem szatana, diabelskim, ale czerpią szerokimi garściami, ba, koparami tylko dla siebie. Idziemy dalej. W ten sposób odkryto, że aktywa Henrietta M. Riley Trust obejmowały również akcje Amazon, Facebook, Yahoo, Monsanto, Visa, American Express, czyli American Express, a przede wszystkim firm z sektora obronnego, takich jak Lockheed Martin, Raytheon Company, najważniejszy producent pocisków kierowanych na świecie, oraz Northrop Grumman, amerykańska firma produkująca bombowce strategiczne B-52. Czyli, innymi słowy, Russell zaczął inwestować w późniejszych hitlerowskich Niemczech, ale wcześniej, w 1903 roku, zaczął inwestować w fabrykach zbrojeniowych. Ford również tam inwestował i różne inne amerykańskie firmy, zanim Hitler doszedł do władzy. I co ciekawe, 1903 rok, 11 lat przed wybuchem I wojny światowej. Proszę sobie połączyć wszystkie kropki i narysować sobie cały obraz. Czyli jednym słowem, mają krew na rękach. Krótkie fedrowanie, ale właściwe fedrowanie. Do tych przynajmniej wątpliwych dochodów dodano dochody ze sprzedaży ponad 30 budynków i mieszkań w samym Nowym Jorku, które strażnica sprzedałaby, czyli sprzedała spółkom Kushner, deweloperowi na czele z Jaredem Kushnerem, bratem teścia amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.
Całkowity dochód ze strażnicy przekroczył 2 miliardy dolarów. Jeszcze raz przeczytam. Całkowity dochód ze strażnicy przekroczył 2 miliardy dolarów. Większość świadków Jehowy nie zna bogactwa społeczeństwa, czyli tych 8, nie całości. Wy sobie wybijcie z głowy, że wszyscy, którzy tworzą te podmioty pozostałe, oprócz tych 8 bossów biznesowych, że wszyscy mają dostęp do tych pieniędzy. Wy sobie to wybijcie z głowy. Bo ja w ogóle nie ufam informacjom, że korzysta z tego cała organizacja. Srutu tutu. Bajkazm chuj paprosi. Większość świadków Jehowy, o ile nie wszyscy, nie zna bogactwa społeczeństwa, do którego należą. Zamiast tego uczą się religijnych przekazań, których organizacja nauczyła ich na temat pieniędzy, jak ta na przykład pojawiła się w jednej z ich publikacji, czyli w świerszczyku Strażnica. Miłość do pieniędzy łatwo prowadzi jednostkę do szkodliwej praktyki. Praktyki kłamania. Wszystko, aby zarobić. Jaką wartość mają obietnice dla tych, którzy kochają pieniądze? Nic nie znaczą. Miłość do pieniędzy czyni człowieka niewolnikiem bogactwa i prowadzi do posłuszeństwa i służenia temu światu. Miłośnik pieniędzy gardzi Jehową. Kilka słów dla dobrego konesera. Artykuł napisał Mario Barbato. Podpisał, tu jest, proszę bardzo. Także gościu jest jawnym dziennikarzem, znaczy jawnym, no. Przeprowadzono śledztwo, gazeta French Page przeprowadziła śledztwo, a ten pan Mario Barbato po prostu to opisał. Jeszcze raz pokażę do kamery. A to jest cały wydruk, pokażę już tutaj, z włoskiej gazety Fanpage. Il business dei testimoni di Jehova tra conti segreti e fondi speculativi. Tak mniej więcej po włosku jest ten artykuł w tej gazecie, w gazecie Fanpage IT. Więc moi drodzy, kochani subskrybenci, szanowni państwo, szanowne państwo, jednym słowem, byliśmy, ci, którzy są eksami, byliśmy nabijani w butelkę, jak się patrzy. Nie dlatego, że wiedzieliśmy o tym, tylko nie wiedzieliśmy. Ja mówię, że ja nie wiedziałem. Nie byłem zapoznany z wieloma rzeczami odnośnie ratowania życia ludzkiego, odnośnie ostracyzmu, rzeczy najukrutniejszej z najukrutniejszych rzeczy i zbrodni, bo ostracyzm jest zbrodnią. To trzeba sobie powiedzieć bez, jasno, bez ogródek. Odnośnie statutu Świadków Jehowy z 2014 roku, z preambułą. No i jeszcze najważniejsza informacja, moi drodzy, że również co niektórzy, szeregowi świadkowie, może nie szeregowi, szeregowi, pracują w systemie państwowym. Ale o tym będzie następna audycja, moi drodzy. I o statucie. Więc trzymajcie się, moi roztomili. Dbajcie o zdrowie. Życzę wszystkim zdrowia. Jak to godają starzy Ślązoki, no to pyrsk, roztomili ludkowie. Niech wam się dobrze darzy. Hej.
Hej.